10 najgorszych filmów 2018 roku. Przypominam, że rok temu tytuł najgorszego filmu roku 2017 zdobył film To wybitny paździerz. Jakie zaś najgorsze filmy trafiły do kin w tym roku? Slenderman historia wysokiej istoty z nienaturalnie długimi ramionami i rozmazaną twarzą, która rzekomo jest odpowiedzialna za zniknięcie niezliczonej liczby dzieci nastolatków. Ocena na film Web 3,7. Serio, Slenderman jest chyba jedną z najbardziej znanych przerażających istot i zrobienie o nim filmu wydawało się kwestią czasu. Zauważyłem jednak pewną zależność, że jeśli coś jest z tematu pewniakiem, wręcz czymś idealnym do realizacji, to zawsze to się schrzani. Czemu? Bo jak coś jest pewniakiem, to chce się z tego wyciągnąć kasę, a nie zrobić dobry materiał. I takich filmów nie daje się twórcom, którzy są genialni, jak np. Rodriguez, Lynch czy Scorsese, bo ich filmy nie wszyscy rozumieją. Daje się je tym popkulturowym twórcom, którzy następnie robią popkulturową paćkę którą wciska nam się wszędzie i zawsze, więc Slenderman zajmuje miejsce dziesiąte. Odnajdę Cię, córka policjantki Justy Lena zostaje uprowadzona. Kobieta, aby ją uratować, decyduje się popełnić przestępstwo Ocena na film Web 5. 0. Zauważyłem ostatnio trend na kino akcji sensacyjne w Polsce. Ostatnio taki trend miał miejsce w trakcie przemian koniec komunizmu, początek wolnej Polski. Powstawały wtedy takie hity jak Psy albo Krol, bo Polacy próbowali wprowadzić do Polski zachodnie standardy kinowe. Teraz znowu wprowadza się w zachodnie standardy, ale to najgorsze. Nie wiem skąd to się bierze, ale sensacyjne thrillery się nie udadzą u nas, chyba że zrobi je Pasikowski. Tyle w temacie. Kobieta sukcesu. Mańka jest kobietą sukcesu, lecz pewnego dnia jej życie wywraca się do góry nogami. Nie zamierza się jednak poddawać i postanawia walczyć z przeciwnościami. Jakie ja nie lubię takich bzdet. Po pierwsze, próby zrobienia z kobiety materiału na śmiesznego bohatera. Nie wychodzą. Po prostu nie. Kobiety nie są śmieszne. Facet robiący coś głupiego jest śmieszny. Kobieta robiąca coś głupiego jest głupia. A po drugie, kobieta sukcesu, kobieta biznesu, bizneswoman, ale pierdoły. Jak babka się na czymś zna, to zrobi karierę. Jak się nie zna, to nie zrobi. Przestańcie wciskać ten kit o jakichś płciowych wartościach nadrzędnych. Zresztą, facetów to też dotyczy. Wiecie, wizje przystojnych, bogatych biznesmenów, jeszcze romantycznych. Ale o tym będzie za chwilę, poczekajcie. The Outsider. Akcja filmu rozgrywa się w Japonii po II wojnie światowej. Wzięty do niewoli amerykański żołnierz zostaje wypuszczony dzięki pomocy swojego współwięźnia. Członka jakuzy. Po wyjściu na wolność, Amerykanin stara się zyskać szacunek grupy i spłacić swój dług, poruszając się po niebezpiecznym, przestępczym światku Kolejny Netflixowy wypierdek. Oni robią tak słabe filmy, że też straszne. Są poprawne, grzeczne i cukierkowe do granic możliwości. Do tego leto nie znoszę gościa serio. Tak bardzo go nie trawię ani jako muzyka, ani aktora. Nie mam nic do niego, po prostu nie lubię jak gra. jak się zachować. Wuje, jaki style reprezentuje po prostu nie. The Week of, film oceniany na 5,1 na film łebie. Kicior Netflixa z Adamem Sandlerem w roli głównej. Już za samą współpracę Sandlera z tym badziewiem należy im się po prostu kopniać, Ale spokojnie. Rok wcześniej debiut Sandlera nie był zły. Teraz jednak seria tanich żartów, nieśmiesznych gagów i głupkowatych wyczynów sprawia, że film The Week of trafia na miejsce szóste. Narzeczony na niby Karina. Boże. Karina, starając się stworzyć swój pierwszy szczęśliwy związek, okłamuje swojego partnera. Jedno małe kłamstewko doprowadza do serii nieprzewidzianych zdarzeń. Ja bym ten film skrócił inaczej. Cycki. Serio, oglądając zwiastun, patrzy się na kolejną nudną polską komedię, ale wszędzie są rozebrane panie. Nie, żebym narzekał, ale film ma schemat trochę jak legion samobójców. Tam była cały czas nuda i od czasu do czasu pokazano to, jak Margot robi. No i to było chyba tylko po to, żeby umilić czas i pozwolić jakoś starszej widowni doczekać do końca seansu. W tym przypadku jest nie inaczej. W serii nudnych scen od czasu do czasu ktoś się rozbierze. I tak ten czas płynie i czeka się od tyłka do tyłka, aż seans dobiegnie końca. A, i zrzygam Adamczykiem. Plagi Breslau. Codziennie nieznany sprawca dokonuje makabrycznych zbrodni. Schwytanie mordercy zostaje powierzone policjantce Helenie Ruś. Ależ ja mam dość wegi, masa biegających dziwnych ludzi, wyglądających jak z warszawskiej Pragi. Wszyscy klną bez sensu te wątki, rodem z zdresiarskich opowieści, jeszcze ci aktorzy. Jak to się dzieje, że Grzuchowska czy Grabowski chcą grać? U Wegi. Ja tego nie ogarniam, nie wiem w ogóle co się dzieje, przecież on jest tragiczny. Nie ma większej plagi niż filmy w Wegi. No co zrobić taka jest prawda. Przykro mi. Zresztą sam pomysł na film był dobry, no ale jak się daje coś, wedzę do wykonania, no to sorry. Tał, Kobieta zostaje uwięziona w futurystycznym, sterowanym komputerowo domu. Jej jedyną szansą na ucieczkę jest włamanie się do komputera kontrolującego budynek. O ile Mike Monroe może uchodzić za jedną z najlepiej zapowiadających się gwiazd kina, to film jest porażką, jak zresztą większość produkcji Netflixa. I nie, Breaking Bad nie jest Netflixa i już kiedyś to mówiłem. On był tylko tam udostępniony. No. Tał jest cukierkowy, poprawny i grzeczny. Norma. Nowe oblicze, greja, Jezus znowu to badewie, kto to ogląda. Christian i Anna wiodą pełne dostatku i miłości. Życie, och, ach, jak wspaniale. Ich spokój zakłóca jej były szef, który chce się na niej zemścić. Jakie to jest przerażająco nudne, bogaty, przystojny, idealny facet, który dba o swoją zwykłą, szarą dziewczynkę. Tak nie wygląda życie. Ludzie na poziomie wiążą się z ludźmi na poziomie, a szara masa z szarą masą. I uświadomcie to sobie, galeriankowe cizie. To już trzeci czy czwarty film, nie wiem nawet kto by to zliczył po prostu jedno gówno większe od drugiego i ciężko stwierdzić, które to które. Nie chce mi się o tym gadać, badziewie dla durnych dzieci. Koniec, next. Kobiety mafii. Bella, była funkcjonariuszka policji, dostaje od ABW zadanie rozpracowania szajki przestępczej handlującej narkotykami. Aby jej misja się powiodła, musi rozpocząć współpracę z mafią. No, zgadnijcie po prostu, kto zrobił ten film. Przecież to nawet nie trzeba, kurde, tytułu wymawiać już ten opis widać o kogo chodzi, tak, no i Linda, Boguś, co ty odwalasz, po prostu w czym ty grasz, najgorsze filmy Wegi w jednym, najgłupsze sceny, najgorsi aktorzy z wyjątkiem Bogusia, który absolutnie poniósł porażkę, szkoda gadać, minus 100 na 10, taka ocena Dlatego tego paździerza, dziękuję. Kurde, nie chce mi się już tego robić. Dobrze, to już koniec. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał, bo mi się nie podobał bardzo. O Boże, jakie to było słabe. Straszne są te filmy. Czemu ktoś to robi? Powiedzcie mi. Przecież, no, nie wiem, oni oczu nie mają, uszu nie wiem, recenzji nie czytają, filmów nie oglądają. Czemu tak? Przecież to, nie wiem, mogą wziąć pierwszy amerykański film, który odniósł jakiś sukces, go przerobić na polski i co prawda zostaną zjechani za to, że zerżnęli z amerykańskiego filmu, ale no jakoś to przejdzie, tak? Zresztą w Polsce potrafimy robić dobre filmy, czego dowodem jest Smażowski czy Pasikowski. No nie, po prostu, nie wiem, zamknąć w więzieniu czy coś takiego, wcisnąć mu jakoś pstetę. Dobra, kończę, dzięki za obejrzenie do końca, tam zostawcie komentarz, łapkę, co tam chcecie. Zresztą kanał Światowa Historia, zapraszam. Nie mogę już, cześć.